Prawie 60 milionów złotych tyle wyniosła łączna wartość zamówień udzielonych przez skontrolowane szpitale z naruszeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz prawa zamówień publicznych. Nieprawidłowo wydatkowane środki stanowiły ponad 1 czwartą wartości zrealizowanych zamówień. Personel medyczny był przeciążony pracą. W skrajnych przypadkach lekarze dyżurowali bez przerwy przez 124 godziny. Taka sytuacja stwarzała zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz samych pracowników, a także negatywnie wpływała na jakość udzielonych świadczeń.